Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Nawet malutka sypialnia polubi się z dużym łóżkiem, jeżeli znajdziemy odpowiednie miejsce na to łóżko. W tej sypialni znajdzie się łoże Inge w przepięknym musztardowym kolorze. Klucz do naszej sypialni to wyszukana tapeta, ulubiona kolorystyka właścicieli i zabudowy. Cześć Ania, witaj. Cześć Magda, dzień dobry. Sypialnia. Sypialnia. Sypialnia, czyli miejsce, gdzie odpoczywamy, miejsce, taka nasza oaza spokoju, prawda? Czyli kolory do tego typu pomieszczeń muszą być raczej neutralne albo takie, które lubimy, żeby nas wyciszały, a nie dodatkowo pobudzały, bo w takim miejscu musimy zregenerować się, musimy odpocząć. Ja Ci polecam tutaj za mną produkty, które widzisz, Magnat Ceramik, ma piękną paletę kolorów, od kolorów jasnych, od off-white'ów, od beżów, przez wszystkie odcienie szarości do ciemnych kolorów takich jak granatowy czy butelkowa zieleń. Myślę, że do sypialni każdy tutaj znajdzie kolor, który będzie mu odpowiadał, będzie pomagał mu się zregenerować i się wyciszyć. Magnat Ceramik są to farby plamoodporne, ceramiczne, z piękną paletą kolorów. Konrad, zobacz, wszystkie te ramki idealnie pasują do tapety. Do tej złotej mamy dedykowaną taką metalizowaną złotą, która bardzo ładnie pasuje. Tak. Ale prosiłabym, żebyś opowiedział o radyjku, bo to jest fajna sprawa. Bardzo fajne rozwiązanie do małych pomieszczeń, małych łazienek, małych kuchni lub pokoi. Mamy tutaj akurat w zestawieniu ze złotą ramką trzykrotną, dwoma głośnikami radyjka ustawiony będzie centralnie. I taka ciekawostka dla instalatorów, ten kabelek, antenka, która tutaj jest, można podpiąć pod jednym magiczny przewód w instalacji elektrycznej, dzięki czemu zwiększymy długość anteny. Cześć Martyna, witaj. Dzień dobry, cześć. Cześć. Porozmawiamy dzisiaj o przepięknym łóżku. Łóżko, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, nazywa się Inge. Jest to model z naszej oferty, którego charakterystyczną cechą są gustowne pikowania w zagłowiu. Produkt jest dostępny w różnych rozmiarach oraz w różnych tkaninach z naszej oferty. Łóżko Inge ma bardzo duży pojemnik na pościel. Możemy również do łóżka dobrać materac z naszej oferty.
łazienka, łazienka z wanną, czyli taki mały salon kąpielowy, gdzie w ogromnym lustrze odbijają się płytki, tapeta i złote dodatki, właściwie mosiężne dodatki. Jest mały cymesik w tej łazience, nie jeden, ale jeden jest bardzo ważny, to radyjko. Sypialnia o niestandardowych wymiarach, niezbyt ustawnych, czyli tak zwany wagon z jednym oknem. Ma bardzo dużo minusów, ale z tych minusów można wybrnąć. Na przykład optycznie skracając długość tych boków, czyli robiąc na całej ścianie zabudowę z szaf, najlepiej taką, która wtopi się w tło, tak jak stało się to tutaj, staraliśmy się, żeby kolor ściany i kolor szafy był w podobnej tonacji. Wszystko jest bardzo ładnie odcięte sztukaterią podłogową i sztukaterią sufitową. Pod oknem wykorzystaliśmy nasze niewiele, ale 40 cm na to, żeby też tam zmieścić blat, który może być jednocześnie miejscem do pracy i toaletką. I oczywiście najważniejsze jest serce sypialni, czyli łóżko. Tutaj akurat przepiękne łoże firmy Eltap w musztardowym kolorze, bardzo ładna, wdzięczna tkanina, długowieczna monolit, przyjemny tapicerowany zagłówek, pojemnik na pościel, wymiar pod materac 160, więc wygodne spanie i coś, co nadaje charakteru w tej sypialni, czyli tapeta. Mocny, zdecydowany wzór, który zainspirował nas do tego, żeby wyciągnąć te botaniczne kształty i klimat w takim miejscu, jak na przykład uchwyt, który w kształcie liścia. I złoty kolor, który się tu pojawia, który pięknie pasuje do naszej musztardy. Złote dodatki, ulubiony kolor naszej właścicielki. I świetnie tutaj sprawdziły się też simony, złote klamki, detale, które są bardzo ważne.
Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności.